Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, pora na ogłoszenie wyników i podanie ników zwycięzców ostatniego wielkiego polowania. Niestety nie rozegrało się to tak, jak bym chciał, ponieważ po pierwsze część graczy wylosowanych totalnie olała sprawę i się nie stawiła. Zapowiadałem przecież, jeżeli nie jesteś pewny, że będziesz właśnie w niedzielę o tej i o tej godzinie, to się nie zapisuj. Daj szansę innym. W efekcie zapisało się mnóstwo nowych ludzi, nowych widzów, którzy po raz pierwszy byli na polowaniu, którzy w ogóle nie mieli przygotowanych maszyn do tego, no i rozegrało się to tak, jak rozegrało. Było to jedne z najgorszych, jeżeli chodzi o dokonania uczestników, jedno z najgorszych polowań, ponieważ a właściwie to po kolei pierwsza konkurencja. Było to polowanie na szczura, i tutaj nie udało się, niestety, zgromadzić wszystkich artylerii. Trzy osoby się nie stawiły, albo nawet więcej, i musiałem dobierać, także wygląda to tak. Yy. Niestety, część z Was w ogóle nie wzięła sobie do serca tego, co mówiłem. Wybraliście te szturmpancery, które się kompletnie nie nadają. No ale słuchajcie, to jest tak, jeżeli chcecie wziąć w tym polowaniu Udział, to najlepiej by było, żeby naprawdę się do tego przygotować. No, ale dobra, jakie są wyniki? Po pierwsze, za zabicie dowódcy polowego klanu 7, przepraszam, klanu 1 Dywizja Pancerna Andersa, kolega Mik 777PL, gdzież on tutaj jest, ten właśnie zabił e, dowódcę Akneo i dostaje nagrodę 1000 golda i 3 dni premium albo kod CD Actiona na 1200 golda. E, następnie za największą ilość fragów, czyli jak widać e, są to w 4 fragi, e, dostaje nagrodę kolega Lisek 8. To jest również 1000 golda lub e, ten kod na 1200 golda CD Action. Za najwięcej obrażeń zadanych w bitwie i to nieprzypadkowo, ponieważ bardzo dobrze artyleria tutaj była wybrana, dostaje nagrodę kolega Nersus, który zrobił aż 1678 obrażeń, zdobył 3 fragi na artylerii francuskiej. Serdecznie gratuluję. Dla Ciebie również 1000 Goldar lub 1200 z tego kodu CD Action. Dobra, przechodzimy dalej. Następne było polowanie na żółwia, i słuchajcie, wstyd mi za was, ponieważ dozorcą tutaj był donator, czyli Polsat Słupsk, i widział, jak nieudolnie wam wyszło to polowanie. Po raz pierwszy w historii polowania na żółwia, żółw dojechał, jeden z żółwi, dojechał do Kółka. Ale po kolei ktoś tam jeszcze zaczął strzelać do Polsata i musiał ten go zlikwidować. No w ogóle. Tragedia. Po pierwsze, popisaliście się, znaczy powtórę, popisaliście się niesamowitym Lemming Trainem. Wiedzieliście, że będzie, e, no, będą dwa żółwie. Wszyscy pojechaliście jedną drogą, czego nie widziałem jeszcze na żadnym polowaniu. Nie wiem, może to jakaś, obgadaliście sobie taką taktykę. E, no nie wiem, nie wiem tego. W każdym razie, film będzie e, i będziecie mogli sobie zobaczyć to na YouTubie. Ale. Jedna nagroda nie została przyznana. Jeden mikromaus, czy tam minimaus zostaje u mnie. Będzie przeznaczony na inny jakiś tam konkurs. Natomiast co zostało wygrane? Otóż, za największą ilość obrażeń kolega Kacper212 dyskwalifikacja, ponieważ strzelał do e, donatora. Natomiast za największą ilość obrażeń nagrodę e, czyli czołg e, ten L2 coś tam Light plus e, 300 golda przepraszam was i jeden dzień premium i miejsce w garażu e, dostaje ADIT 99 mm nie pytam co to za długość jest i czego ona dotyczy e, słuchaj Gratuluję serdecznie, zadałeś największą ilość obrażenia. To oznacza, że odrobiłeś pracę domową. Wiedziałeś dokładnie, gdzie strzelać. Także jeszcze raz gratuluję. Następnie tego Minimausa wygrywa kolega Dawid. Ten, który mnie ukatrupił, ponieważ mi nie udało się dojechać. To jest kolega w BT7. Dawid 100. Dla ciebie, czołg Minimaus plus 300 golda, plus jeden dzień premium, plus miejsce w garażu. Ok. Eee, następna konkurencja to było polowanie na szczura kolejne, czyli tam, gdzie szczury się chowają po prostu. I tutaj jeszcze nigdy nie widziałem, żeby M3. Li... <gryw> Słuchajcie, mieliście szybkie czołgi. Nie wiem jak to się stało, że M3 Li... Uga, najwięcej. To jest jakaś paradoja. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tak. Kolega, mister Orzech, ukatrupił aż cztery szczury i zrobił obrażenia ponad tysiąc. I za to otrzymuje nagrodę, czyli 1000 golda lub 1200 CD-ekszene. Następnie, kolejna nagroda była dla szczura, który przeżyje najdłużej. I najdłużej przeżył szczur, zaraz go tutaj znajdę. Właśnie, to jest ten gracz, czyli Camilo Zaurus Rex. Camilo Zaurus Rex, fajny nick, dostaje nagrodę 1000, właśnie Golda lub 1200 Siliksena, ponieważ po prostu Przeżył najdłużej, został ukatrupiony na końcu. Kolejną konkurencją, już ostatnią, było polowanie na byka. I polowanie na byka po raz pierwszy w historii zakończyło się wygraną byka. Moi drodzy, nigdy jeszcze nie udało mi się dojechać. W tej bitwie udało mi się, niestety źle się rozstawiliście, źle usiłowaliście mnie zatrzymać. Także, no niestety, nagrody w tej konkurencji nie ma. Jeszcze nawet udało mi się zabić chyba z czterech yy, myśliwych. Także przykro mi, nagroda zostaje u mnie. Dobra, to tyle wyników. Jak ktoś ma tam jakieś zastrzeżenia, to śmiało może pisać. Wyniki jeszcze, powiedzmy, macie na to, na pisanie jakichś tam zażaleń, <laughs> macie. Dwa dni powiedzmy, nagrody będą przyznane albo w piątek, albo w sobotę. Po prostu wtedy w grze nie znajdziecie. Ja zaloguję się na Allegro, kupię to, co tam sobie wybierzecie i wam będę przekazywał. Nagroda tylko i wyłącznie może być przekazana na taki nick, na takie konto, które brało udział w polowaniu. Nie, że mam tam trzy konta i chciałbym tą nagrodę na jakieś inne przeznaczyć konto. Nie mam mowy o tym dobra to chyba wszystko ja teraz zbiorę się do pracy odwlekałem ten materiał bardzo, bardzo długo ale już wiem, że jesteście spragnieni właśnie kontynuacji tego cyklu który będzie dzisiaj w drugim filmie na kanale nie wiem kiedy się wyrobię ale dzisiaj się za to biorę i zobaczymy co z tego wyjdzie trzymajcie się, gratuluję zwycięzcom przegranym nie gratuluję daliście ciała dobra do usłyszenia moi drodzy